Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Otulona zapachem. Tym razem będzie to zima 2021-2022. Niestety w zeszłym roku nie przygotowałam takiego odcinka, aczkolwiek świece miałam przygotowane, stoją tutaj przede mną te słoje cudowne, które gdzieś tam wyszperałam dla Was z myślą o tym, żeby Was być może zainspirować na święta, ale wiecie, tak naprawdę było wiele innych tematów, dlatego też postanowiłam, że czas najwyższy, żeby zaspokoić wszystkich świeczkoholików tymi cudownościami. I dobrze, moi drodzy, żeby nie przedłużać, oczywiście Was zapraszam do oglądania, zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy! Tak jak powiedziałam we wstępie, moi drodzy, zdecydowałam się na 3 zapachy. Wiem, że zawsze pokazywałam Wam od 5, no od 4 do 5 zapachów, natomiast teraz stwierdziłam, że nie będę jakby sztucznie kupowała świec związanych tylko i wyłącznie z okresem świątecznym, bo to będzie się troszkę mijało z celem. Zresztą każdy z Was, jeżeli będzie miał ochotę na taką świecę typowo świąteczną, wystarczy, że przeczytacie opis i już będziecie wiedzieli, czy tego tak naprawdę potrzebujecie. Ja tym razem skupiłam się na, wiecie na czym? Na skojarzeniach zimowych. Takich między świętami, świętami i też takim okresie poświątecznym. Głównie tak naprawdę decydowały zapachy, które mnie kojarzą się z taką przytulnością, z takim domem, z wyciszeniem, ze spokojem. I właśnie przechodzę tym takim wstępem do pierwszej świecy, która może Wam się wydawać, że niekoniecznie będzie to zapach właśnie na zimę, ale moim zdaniem jest to idealny zapach świecy, która będzie wpisywała się w ten klimat, a mianowicie będzie to French Vanilla, czyli francuska wanilia, która moim zdaniem troszkę trąci o wanilię, natomiast jest to przepiękny, maślany, budyniowy zapach, takich, wiecie, mięsistych ciast, przepełnionych właśnie lukrem, takim karmelem. To też mam skojarzenia z tą świecą odnośnie maślanych ciasteczek, które też bardzo często lądują na naszych stołach właśnie w tym okresie świątecznym. Dodatkowo, zobaczcie, tutaj mamy też wafelki, takie rożki, które, w których podajemy lody. I coś z tego jest, jeżeli lubicie same wafelki, tak dobrze wypieczone, które są w takim posmaku lekko maślano-orzechowym, z taką nutką delikatnej goryczy, to właśnie też ta świeca będzie przypominała Wam ten zapach. Aż powiem Wam szczerze, aż zrobiła mi się taka przyjemność w całym ciele w momencie, kiedy zaczynam o tym mówić, bo tak naprawdę komu z nas lody, jak i też takie słodkie zapachy i smaki nie wywołują czegoś przyjemnego. Nawet nie musicie być jakimiś osobami, które uwielbiają słodycze, ale gdzieś tam od czasu do czasu też macie zapewne ochotę na coś słodkiego i kiedy czujecie właśnie taki przepiękny zapach właśnie śmietankowy, budyniowy, maślany, waniliowy, to od razu Wam się gdzieś tam milej robi na żołądku i byście mieli ochotę coś takiego sobie zjeść. I tutaj właśnie ta świeca przychodzi nam z dużą pomocą. Chciałabym od razu Wam powiedzieć, że ta świeca to nie jest świeca, która będzie bardzo mocna i bardzo trwała. Ona przepięknie będzie pachniała w mniejszych pomieszczeniach. Ja co prawda w swoim mieszkaniu nie mam takich ogromnych przestrzeni, ale powiem Wam szczerze, że jak sobie ją odpalam, bo ja mam salon połączony z kuchnią, to jest taka dość duża przestrzeń i od razu z salonu idziemy do korytarza, to jednak gdzieś tam to powietrze, te zapachy, one się bardzo fajnie potrafią rozchodzić, więc ta świeca po pierwsze nie wywołuje jakiegoś wielkiego bólu głowy, nie powoduje, że jest mi mdło od tego słodkiego zapachu, bo powiem Wam szczerze, pomimo tego, że jak otwieramy i czujemy tą słodycz, po odpaleniu to nie jest tak mocny, mocno karmelowo-śmietankowy, budyniowy zapach.
to jest taka delikatna nuta, która rzeczywiście przepięknie będzie dopełniała na przykład spotkania przy kawie, z ciastem, z lodami, więc jak najbardziej mogę Wam ją polecić. I powiem Wam, że większość tych świec właśnie, które dzisiaj Wam będę prezentowała, nie większość, wszystkie świece, które Wam dzisiaj zaprezentuję, znalazłam na Zamondo i ona kosztowała 80 zł, więc ja uważam, że za taki swój to 80 zł to jest naprawdę bardzo fajna cena. Oczywiście poświątecznie też możecie szukać różnego rodzaju promocji, a być może znajdziecie ją jeszcze tańszą. Kolejna świeca to jest cymes, o którym tak naprawdę ja chyba kiedyś marzyłam, wiecie? Bo to jest świeca, która się nazywa Caffè al Fresco. Czyli to jest przepiękny zapach. Ojej, o tak. Jeżeli lubicie, może zacznę od tego. Jeżeli lubicie zapach i smak orzechów, nutelli, takich słodkich syropów, które gdzieś tam możemy sobie dolewać do kawy. I przede wszystkim, jeżeli lubicie kawę, to tak naprawdę to jest coś, co będzie Wam to przypominało. Jeżeli kiedyś jedliście creme brulee z taką posypką cukru brązowego, skarmelizowanego, to jest właśnie też ten zapach. Ten zapach, ja nawet, wiecie co, wąchając, też czuję smak tego właśnie deseru. To jest coś przepięknego. To jest przecudna, mrożona kawa, taka z porządną, bitą śmietaną, właśnie z syropem orzechowym. I tu zdecydowanie będziecie czuć orzechy laskowe, takie lekko prażone, takie, to jest taki bardzo specyficzny zapach, bo tutaj też nawet bym powiedziała, że trąci troszkę takimi przyprawami korzennymi, ale odrobinka. I to też, moi drodzy, nie jest bardzo mocny zapach. W moim salonie on przepięknie komponował się właśnie w momencie, kiedy miałam ochotę rano na kawę, zapalałam ją sobie czy w okresie przedświątecznym, czy nawet po świętach. No jest minimalne, tak, no minimalne, no nie powiedziałam, że minimalne, bo troszkę tej świecy wypaliłam, natomiast trzecia to jest taki mój chyba rodzynek, który najczęściej był odpalany, ale dobrze, Caffè al Fresco to jest zapach, który na pewno będzie dobrze komponował się również nie tylko w salonach, nie tylko w kuchni, ale również w sypialni. On tak przepięknie Was będzie uspokajał, wypogadzał, dlatego że on ma dużo takich bardzo fajnych, charakterystycznych nut zapachowych dla siebie, niekoniecznie związanych z taką typową słodkością, z ulepkiem, ale z czymś przyjemnym, z czymś właśnie ciepłym, wyciszającym. Jak najbardziej, kochani, ta świeca dla wszystkich maniaków właśnie nutelli, mlecznej czekolady, kawy, jak najbardziej mogę Wam ją polecić. I ją również, słuchajcie, na Zamondo możecie dostać już za 80 zł. To, co powiedziałam, bo widzę, że sobie jeszcze zapisałam trzecią świecę i rzeczywiście każda z tych świec była w granicach 80 zł. Moi drodzy, nie będzie to długi odcinek, bo tak jak powiedziałam, to będą trzy zapachy i nie chcę się też za bardzo nad tym rozwodzić. Mam nadzieję, że gdzieś tam te opisy, które Wam przekazuję, przedstawiam, w jakiś sposób zaintrygują Was i spowodują, że chętnie sięgniecie po takie świece. Ale dobrze, moi drodzy, trzecia i ostatnia już dzisiaj świeca to jest Kitchen Spice. Czyli to jest po prostu kuchnia wypełniona przyprawami. I to jest chyba jedyna świeca, która najbardziej przypomina mi i najbardziej mnie tak jakby przeprowadza w tych zapachach właśnie do zapachów typowo świątecznych. A dlaczego? Dlatego, że ja tutaj bardzo czuję przyprawy takie typowo piernikowe, czyli kardamon, goździki, cynamon, właśnie kora cynamonu, migdały, to też będzie gałka muszkatołowa, pieprz taki ostry, taki świeżo zmielony. No i też tutaj odrobinka, nie wiem czy Wy kiedyś też tak robiliście, ale ja w tym roku nie, w zeszłym chyba też nie, ale staram się na święta przygotowywać
pomarańcze, które nadziewam właśnie z goździkami. I powiem Wam, taka pomarańcza z tymi goździkami poleży, czy w kuchni, czy w salonie, jest tak piękny zapach, ta gorzka skórka, ten taki specyficzny zapach właśnie pomarańczy w święta, połączony właśnie z goździkami, to jest tak niesamowity zapach, to jest taki zapach, którego się nie da zapomnieć. Kiedyś nie były pomarańcze i mandarynki tak dostępne, jak są teraz, i powiem Wam, że mnie osobiście właśnie to przypomina te czasy mojego dzieciństwa, kiedy z takim namaszczeniem wręcz obierało się każdą pomarańczkę, żeby nie uronić ani jednego kawałeczka, ani najmniejszego drobnego elementu tej pomarańczy. I powiem Wam, że o Jezu, poza tym pierniki, kiedyś naprawdę piekło się pierniki, nie robiło się z gotowców, tylko samemu się robiło takie ciasto. Wiecie, że ja też przygotowuję ciasto piernikowe na właśnie pierniczki. W tym roku nie robiłam, w zeszłym roku też nie robiłam, bo jeszcze miałam stare zapasy, ale Wam też o tym już mówiłam. Natomiast ja takie ciasto przygotowuję 3-4 miesiące przed Bożym Narodzeniem. I właśnie też ten zapach bardzo przypomina te wszystkie przyprawy, które się miksowało mikserem, jak ktoś miał takim do kawy, albo w moździerzu ucierało się te wszystkie właśnie przyprawy korzenne. Powiem Wam, że to jest naprawdę zapach mojego dzieciństwa i polecam Wam tę świecę. Ona też nie jest mocna. Tutaj też musicie jakby na nią troszkę uważać, bo ona będzie przypominała Wam, oprócz tych przypraw, będzie miała dużo w sobie takich drewnianych, takich twardszych zapachów, co niektórym może przeszkadzać. Ja lubię takie zapachy, one mnie nie męczą, więc jak najbardziej ta świeca wpisuje się w klimat zimy, ale głównie też w ten okres bardzo, ale to bardzo świąteczny. I ja ją również dostałam na Zamondo, jak powiedziałam, za 80 zł. I tak, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca tego naszego filmu. Mam nadzieję, że te moje propozycje gdzieś tam Was ujęły ze serduszka. Jeżeli nie chcecie kupować całego słoju, zawsze możecie sobie kupić małego tea lighta, bądź też właśnie samplera albo tartaletkę i wtedy też przekonać się, czy ten zapach jest dla Was. Ja uważam, że okres właśnie zimowy to jest taki okres, gdzie powinniśmy sprawiać sobie przyjemność, chociażby właśnie odpalając małą świeczkę. Robiłam też ankietę jakiś czas temu na Instagramie, pytając Was, czy jeszcze macie choinki, czy już ją rozebraliście, i powiem Wam, że wyniki były zaskakujące, bo większość Was jeszcze choinki trzyma, a trzymacie albo do końca stycznia, albo niektórzy jeszcze do 2 lutego, więc oprócz właśnie tych pięknych widoków, oprócz tego pięknego nastroju przy choince, myślę, że warto odpalać sobie świeczuszkę i wtedy jeszcze takim jakby na tej końcówce jeszcze dopełnić się w tej okazałości, w tym miłym nastroju, w tym ciepłym nastroju, takim poświątecznym, żeby się też naładować na cały kolejny rok. Moi drodzy, napiszcie mi na dole w komentarzu, którą świecę Wy byście wybrali, albo z czym właśnie te świece, o których ja Wam mówię, Wam się kojarzą, a być może Wy macie swoich ulubieńców zimowych. Koniecznie piszcie na dole. Na wszystkie Wasze komentarze oczywiście odpowiem. Być może Wy mnie zainspirujecie jakimiś cudownościami, jakimiś nowymi słojami, o których na przykład ja nie wiem, a chętnie poczytam, jakie są Wasze doznania na temat właśnie takiego słoju. Dobrze, kochani, dziękuję Wam pięknie, oczywiście przytulam Was jak zawsze bardzo mocno. No i co? Do następnego. Ciao! We'll make time for a little romance. Let's go to Paris.